Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magent. Witam was moi drodzy w kolejnym materiale o tym, jak rozdawać sobie perki kapitańskie. No i zostały nam dwie klasy, pancerniki i lotniskowce. Te klasy będą omówione w tym materiale łącznie, gdyż tutaj różnorodność, jeżeli chodzi o buildy, jest najmniejsza i wydaje mi się, że nie ma sensu rozdzielać tego na dwa oddzielne materiały. Więc tak, pancerniki to jest jedna z klas, która zyskała najbardziej, jeżeli chodzi o możliwości. Ale poświęcić trzeba przez to możliwość grania na bliższe odległości. Perk, o którym jest dosyć głośno, czyli Jastrzębi Wzrok, po angielsku Dead Eye, bardzo dobrze przetłumaczone zresztą, pozwala nam na zmniejszenie rozrzutu pocisków głównej artylerii, jeżeli nikogo, podkreślam, nie widzimy w zasięgu naszej wykrywalności i nie podstawowej, bo to jest też napisane tak, jakby to niewidomy pisał, standardowej tutaj jest wykrywalności. To chodzi o wykrywalność tą, którą mamy po zastosowaniu perka i zastosowaniu modułu, czyli w przypadku tego Yamato to jest 14,1. Czyli jeżeli ktoś jest w tej strefie naszego zasięgu, czyli 14,1 km, ale go nie widzimy, to ten perk nadal działa teoretycznie. No chyba, że zacznie strzelać i go zaczniemy widzieć w tym momencie, no to już wtedy przestaje nam ten perk działać. Cóż, w zasadzie większość pancerników należy robić tak, żeby ten perk miały. Obecnie nie widzicie doskonale, co się dzieje w bitwach. Nikt za bardzo na pancerniku blisko nie podchodzi. I krótka piłka. Jeżeli ktoś pyta o buildy na sekundarkę, nie róbcie. Nie warto, nie ma sensu. U mnie Kurfürst był robiony przez chwilę pod sekundarkę, ale jak widzicie został zastąpiony typowym tutaj survivalem pancernikowym bez Jastrzębiego Wzroku. Bo ja jakoś tam nie przepadam za tym perkiem, nie lubię po prostu czekać, aż ktoś mi wyspotuje przeciwnika, w związku z czym no, mam go na niektórych okrętach po to, żeby sprawdzić, jak on działa, no ale teraz przejdźmy może dalej do omawiania. Więc jak widać, japońskie pancerniki w ten sposób zrobione, Shikishima Arpe Yamato to samo, dla odmiany. Montana również zrobiona bez Jastrzębiego Wzroku, ale jako bardziej survivalowy build. Można się tutaj pokusić na przykład o zdjęcie tego perka i zamontowanie sobie ekspert wprawnego ładowniczego, żeby szybciej zmienić typ pocisków w lufie. Zapobiegawcze utrzymanie niepotrzebne zbytnio, no i reszta standardowo. Ohio, to były jeszcze robione próby gry pod sekundarkę. Jest ona niewiele bardziej efektywna od tej na niemieckich okrętach, co wcale nie znaczy, że jest efektywna. Również nie warto, także tutaj też będzie typowy survival zrobiony. Na Kremlu mamy, moi drodzy, standard, czyli strzelanie z zasięgu wykrycia 13,4, jeszcze bliżej możemy podejść, no i kaliber również mamy słuszny, także wygląda to wszystko bardzo podobnie. Tutaj widzicie, że też survival, no i drobna różnica to jest to, że na niektórych okrętach, tam gdzie będę chciał żonglować typem amunicji, a nie będę strzelał tylko i wyłącznie z pepanców, mam wzięty wprawnego ładowniczego, także na Montanie na przykład wam o tym mówiłem, ale to się może przydać sytuacyjnie, ktoś nas wykryje, jakiś dedek na blisko. Ale jeżeli w przypadku na przykład Conquerora, no to tu korzystamy również z kamuflażu, możemy te typy pocisków przerzucać sobie w sytuacji, kiedy mamy kogoś burtą i chcemy szybciej przeładować pepance. Na Thundererze jest identyczny build, bo tutaj również gramy w podobny sposób. Republika również, jak widać, jeszcze dwa punkty są do rozdania i dwa do zdobycia, więc będzie Sokoli Wzrok. Burgundia, również ten sam build, tutaj się nic nie zmienia. No i Colombo to jest niestety jeszcze okręt testowy, więc tu wam za mocno go nie pokażę. I przejdźmy sobie teraz do lotniskowców. Jak widzicie, nie mam lotniskowców niemieckich, to jest również okręt testowy. W związku z czym pokażę wam, jak moim zdaniem byłoby w miarę sensownie rozdać te perki na okrętach, które są dostępne u mnie w porcie, czyli japońskie, amerykańskie i brytyjskie. Widzicie 19 punktów, 2 do zdobycia i 2 do rozdania i za ostatnie 4 punkty będzie wzmocnienie opancerzenia. Jak widzicie, ignorowanie obrony przeciwtorpedowej, więc będę się tu głównie skupiał na torpedach. Można się tutaj zastanowić i ewentualnie coś tutaj pozmieniać kosztem wzięcia sobie stabilizacji celownika. To też bardzo fajny perk, także warto go brać. Na Midwayu widzicie również bardzo podobny setup. Tutaj kolejne 2 punkty pójdą na bombowce torpedowe, na ulepszenie, na skrócenie czasu uzbrojenia torpedy. Widzicie tutaj eksperta w wyburzaniu, żeby lepiej podpalać bombami i rakietami. No i bardzo podobny build na lotniskowcach brytyjskich.
Jeszcze jeden punkt do rozdania, dwa do zdobycia i będzie trzy punkty. Stabilizacja celownika, więc tak to wygląda. Również tu widzicie, że torpedy, ze względu na to, że brytyjskie torpedy uzbrajają się w dosyć małej odległości, znaczy potrzebują małej odległości na uzbrojenie się, więc mamy dużą szansę na trafienie, a dodatkowy damage zawsze się przyda. No i bomby, rakiety, żeby lepiej podpalały, mamy tutaj sobie jeszcze eksperta w wyburzaniu. Także na pancerniku w zasadzie króluje jedyny słuszny build, a na lotniskowcach to są takie moje luźne propozycje. Tak więc w tym materiale to jest wszystko, ja wam dziękuję za uwagę. No i czekamy na to, aż Wargaming coś tu w tym temacie zacznie zmieniać, bo pytanie jest tylko takie, czy wiedzą, jak bardzo zepsuli ten system perków i co z nim zrobią. Pytanie tylko kiedy i czy w ogóle. Także z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia, cześć i na razie.